Witaj Ci, drogi strzelce, na czytaniu jesiennym. Chciałabym tym czytaniem właśnie dopomóc Wam w czymś, zainspirować do czegoś. Może w tym czytaniu usłyszycie jakieś słowo, które Was wesprze, wskaże jakiś kierunek. Mam nadzieję, że po prostu to będzie coś dla Was dobrego, inspirującego, rozwijającego. W pierwszym rzędzie kart, które rozłożyłam, widzicie takie karty ziołowe. Ja je nazywam szeptuchowymi i one mi bardzo pasowały w ogóle do jesieni, do tego czasu, w który wchodzimy. I one pokazują takie energie ogólne, z podziałem może właśnie na czas, na październik, listopad, na grudzień, na to wejście z tego okresu jesiennego w zimę. I tutaj to bardzo pięknie się pokazuje, bo w ogóle zaczynacie właśnie taką stabilnością, taką cierpliwością, otwartością, taką pracowitością, dużym zaangażowaniem i w pełni obfitości wchodzicie w zimę. I oczywiście dotyczy to bardzo wielu dziedzin. Wszystkiego może dotyczyć w Waszym życiu. Ale ja też tutaj dokonałam takiego podziału na taką sferę materialną, czyli taka codzienność, praca, finanse i to jest drugi rząd kart. I trzeci rząd to uczucia, emocje, relacje, partnerstwa, więc to są, myślę, takie najważniejsze sprawy, które zawsze Was interesują i o to pytacie w czytaniach prywatnych. I oczywiście też zachęcam Was do pisania do mnie maili, jeżeli takich czytań potrzebujecie, żeby odpowiedzieć sobie na jakieś tam konkretne zapytania, żeby znaleźć odpowiedź, żeby pójść w jakimś kierunku, żeby rozwijać siebie i kształtować to swoje życie właśnie w zgodzie ze swoim planem duszy, nie wiem, w zgodzie ze sobą. Teraz, kochani, może zaczniemy od karty, która wypadła spośród moich kart. Może popatrzmy na nią, bo to jest karta takiej adaptacji, to znaczy przystosowania siebie do tego, co przychodzi z zewnątrz. Bo tutaj widzicie, że z zewnątrz przychodzą jakieś nieznane kształty, jakieś rzeczy, których nie rozumiemy, ale przez to, że jesteśmy gotowi coś przyjąć, tak jak te kwiaty w ogrodzie, każdy z nich przyjął to, co przychodzi jako element spójny z całością i po prostu zaadoptował to nieznane i okazało się, że to nieznane może współistnieć z nami i jest to częścią tego ogrodu, jest to środkiem każdego z tego pięknego rozkwitania, pięknego kwiatu w tym ogrodzie. I właśnie myślę, że to jest taka sytuacja w Waszym życiu tej jesieni, że przystosowujecie się do czegoś, co przychodzi z zewnątrz, czyli bądźcie przygotowani, że może właśnie Was dotyczyć jakaś sytuacja nowa, coś, co było wcześniej Wam właśnie zupełnie nieobeznane. To jest nowa dziedzina życia, którą może będziecie eksplorować. To być może odnalezienie się w nowej pracy, w nowych warunkach, być może w nowej relacji. I będziecie przez taką skłonność do otwartego przyjęcia tego nowego staniecie przed szansą zbudowania czegoś trwałego, obfitego. Myślę, że tutaj dużo z Waszej strony będzie otwartości, tolerancji na to, co przychodzi, na tych ludzi może, którzy wkraczają w Wasze życie. To będzie bardzo ciekawy czas wtapiania się w nową rzeczywistość, współistnienia z tym, w co wchodzicie, rozumienia tego i wykorzystywania tych energii w taki bardzo korzystny dla siebie sposób. I może teraz spójrzmy na energię ogólną. Tutaj z tych szeptuchowych kart mamy 7 denarów i taki piękny dąb, który mówi o jakiejś stałości, o cierpliwości, o długowieczności. I myślę właśnie, że wykazywałyście dużą cierpliwość wobec jakiejś sytuacji, czekałyście na coś, a jesień w ogóle jest takim też momentem zbioru, kiedy to, na co czekamy, właśnie możemy zerwać z drzewa, zebrać zioła. Nie wiem, możemy teraz cieszyć się pełną spiżarnią, zaparzyć herbatkę z tych ziół. I jesteśmy też pełni takiej mądrości, że na pewne sprawy właśnie trzeba było czasu. Tutaj też pokazana jest otwartość Wasza na uczucia, na przepływ, bo jest przepiękna karta pazia kielichów. I jest tutaj dużo właśnie takiej pogody, takiej otwartości, takiego płynięcia właśnie energii. I myślę, że tutaj będzie się w uczuciach też Waszych dużo działo. Będziecie rozpoczynać pewno coś nowego, bo paź kielichów oznacza wchodzenie w nowe rzeczy. To są nowe wzruszenia, to są takie może nieśmiałe, subtelne odczucia, ale to jest taka radość z tego, co może wydarzyć się za chwilę. To jest takie wyczekiwanie pełne nadziei. I mamy też kartę 8 denarów, która oznacza taką wytrwałą pracę nad czymś. Więc myślę, że tutaj macie jakiś zamysł, jakiś pomysł i będziecie wkładać w to dużo energii i takiej właśnie cierpliwości, takiej codziennej pracy, żeby to, co zamierzacie, można było urzeczywistnić, a uda się Wam, bo jest tutaj też karta cesarzowej, która mówi właśnie o sukcesie, o pewności siebie, no i o takiej obfitości, którą chyba uruchamiacie, tą właśnie cierpliwością i pracowitością. I może to dotyczyć wielu dziedzin w Waszym życiu. I zacznijmy od materii. Może spójrzmy teraz na te karty ogólne w połączeniu z materią. I tutaj widzę, że samotnie budowałyście w takim skupieniu coś, myślałyście o czymś, szłyście jakąś drogą, żeby zbudować coś konkretnego. I być może wymagało to już dużego nakładu pracy, ale właśnie przed Wami jest ten zbiór, o którym mówiłam i dotyczy to właśnie czegoś konkretnego, jakiegoś sukcesu, być może w pracy, który wypracowałyście sobie sami, własną wiedzą, mądrością, doświadczeniem, skupieniu na celu. Bo tutaj widzę dwie karty, one są takie bardzo spójne i obie są zresztą też silnymi energiami, to są arkana wielkie, to jest eremita i słońce. I zobaczcie właśnie w tym eremicie to słońce jest takim bardzo ważnym elementem, takim wyznacznikiem kierunku, w którym idą ślady stóp tej osoby. I ona właśnie przez chwilę odpoczywa, ale za chwilę znowu pójdzie dalej. W ogóle to jest karta Panny, więc być może taka osoba spod tego znaku ma wpływ na to Wasze wędrowanie w kierunku sukcesu. Bo Słońce pokazuje właśnie taką prężną energię działania. Tu jest radość, tu jest uśmiech, tu jest witalność, tu jest właśnie sukces. To jest dobry kierunek, to jest optymizm w działaniu, to jest takie duże skupienie na tym, żeby to, co zamierzacie, Wam się udało. Bo myślę, że to jest w ogóle zawsze połową sukcesu, to w jaki sposób myślimy o tym, co chcemy zrobić. Jeżeli myślimy właśnie tak pozytywnie, jeżeli nastawiamy się, że coś nam wyjdzie, to zwiększamy swoje szanse. I właśnie myślę, że zaczynacie coś od nowa, coś nowego, wchodzicie w ogóle w jakąś właśnie taką nieznaną może sobie dziedzinę, zaczynacie nową pracę, jakiś nowy projekt, macie jakieś nowe zamierzenia, patrzycie w jakimś nowym kierunku, być może na tej swojej drodze ku światu zobaczyłyście teraz jakąś nową możliwość i będziecie za tym podążać. To jest w ogóle, to jest to, ponieważ macie tutaj asa i jednocześnie 10 denarów. As denarów i 10 denarów, początek i od razu jest to ten zamierzony cel. To jest sukces. I myślę, że cokolwiek to nie jest w Waszym życiu, cokolwiek się nie pojawi na Waszej drodze, w której jesteście skupieni, żeby pracować, bo tutaj zobaczcie, mamy kartę 8 denarów. Tak pięknie pokazaną jako proces barwienia kurkumą. Wszyscy znamy to jako przyprawę o pięknym żółto-pomarańczowym kolorze. Wiemy też, że to jest po prostu zioło, które używamy, żeby być odpornymi. Razem z imbirem parzymy herbatki, kiedy jesteśmy przeziębieni. Kurkuma nas stabilizuje, dodaje nam witalności i siłę. I chyba tutaj właśnie też to ma taki charakter i wydźwięk, że taka wytężona, codzienna praca stabilizuje nas, dodaje nam mocy i mamy tego namacalny efekt w postaci właśnie tej pięknej kolekcji ubrań, które są tak cudnie ufarbowane. Teraz patrząc na tę kartę w połączeniu z tą cesarzową i z tym asem i 10 denarów, to widzę, że tutaj wchodzicie właśnie w jakiś proces od samego początku i widzicie już koniec, macie zaplanowane, jak to będzie robione, jak to będzie realizowane. I to jest właśnie taka też włączona w to praca codzienna, energia, którą temu dajecie, daje ogromne efekty. Tutaj Wam się to może udać. Tutaj na pewno Wam się to uda, bo jeszcze mamy tutaj przecież słońce, które mówi, że to, co zrobicie, będzie zwycięstwem, triumfem tego Waszego przedsięwzięcia. Bo oprócz tego, że to jest wszystko tak pięknie poukładane, że to jest dobrze wymyślone, że to jest dobra strategia tego działania, to Wy jeszcze tym się cieszycie, ufacie temu, ufacie sobie, kreujecie coś, to Was cieszy. Więc myślę, że tak jak tu pokazane jest w karcie cesarzowej, to jest właśnie cały proces. Od rozkwitającej róży, która przyciąga owady, pszczoły na przykład, poprzez ten plaster miodu, który jest też jakimś konkretnym efektem. Ale przy okazji tych efektów jest dużo więcej, bo każdy moment tej róży jest do wykorzystania. Tutaj jest ten owoc, którego pewno można zrobić nalewkę. Tutaj zrobiony jest naszyjnik. Można wykorzystać tę różę na wiele sposobów. I znowu pokazany jest proces, kochani. Więc właśnie myślę, że tutaj będzie to dotyczyło budowania jakiegoś całego systemu, jakiejś całej fabryki, która jest powiązaniem być może wielu osób w Waszym życiu, zaangażowaniem jakiejś może całej społeczności, bo też w karcie 10 denarów widać taką społeczność i takie rozkwitanie wszystkich i wszystkiego dzięki temu. Więc myślę, że budujecie coś poważnego i to jest budowane z planem, zamysłem, przemyślane, w każdym szczególe dopracowane i myślę, że dzięki temu właśnie to ma szansę udać się, wyjść, macie tu możliwość zebrać plan. I oczywiście może to dotyczyć jakiejś Waszej samodzielnej działalności, no bo ta cesarzowa mówi o dużej samodzielności. Macie też szansę zdobyć, nie wiem, jakąś atrakcyjną propozycję, rozwinąć ją. Macie szansę wdrożyć w życie jakiś mądry projekt, który przyniesie Wam stabilizację na dłuższy czas. A to wszystko będzie przynosić Wam, oprócz konkretnych efektów, po prostu samozadowolenie, rozwój, bo może popatrzmy na karty cesarzowej. To jest właśnie taki blask, takie piękno, które jest zauważalne i myślę, że Wy będziecie świecić właśnie takim blaskiem, że będziecie zbierać te owoce własnych działań i będziecie z tego dumni. Więc jeśli chodzi o materię, o Waszą taką codzienność, to będzie bardzo dobry czas. Na pewno pracowity, ale dający wymierne efekty. Teraz może spójrzmy na karty dotyczące uczuć, bo one też są przecież w tym wszystkim bardzo ważne. Pytacie mnie często właśnie o Wasze relacje, o Wasze miłosne związki. Oczywiście uczucia to nie tylko relacje i związki, to też właśnie nasze pasje, bo to, co czujemy, jest takie przecież istotne w realizowaniu czegoś materialnego. I myślę, że tutaj tak bardzo w tym czytaniu widać powiązanie tej materii z tą pasją, z którą to robicie. Bo karty mówiące o uczuciach też pokazują, że coś zaczynacie, że coś kreujecie, że po jakimś długim takim okresie wyczekiwania na coś albo bycia cierpliwym zaczyna się coś dziać. I choć tutaj rozpoczynacie kartą wieży, która coś zawala, to jest taka nagła energia zmiany. I ta zmiana jest potrzebna, bo wchodzicie w ten sposób w 9 kielichów. To jest karta dużej radości i przyjemności, czyli to jest bardzo pozytywna zmiana, która wyrywa Was, wytrąca Was z takiego czekania, z takiej energii poświęcania się być może, bo mamy tutaj kartę wisielca, który wisi i czeka, który jest w bierności, który no, nie wiadomo właśnie na co czeka, bo tu trzeba energicznie podjąć wyzwanie, wejść w coś nowego, spojrzeć w inną stronę, spojrzeć inaczej, bo mamy kartę głupca, a zaraz potem jest progres, bo jest karta maga. Zobaczcie, karta 0 i natychmiast wejście wyżej, jedynką. A mag to ktoś, kto tworzy, kreuje, jest czynny. Właśnie nie ma już tej bierności w sobie. On zauważa, że ma wpływ na to, co się dzieje wokół niego, przez to, że właśnie działa, że wierzy w siebie, że jest odważny. Mag to jest też być może w Waszym życiu konkretna osoba. To jest być może ktoś spod znaku bliźniąt, ale to też jest człowiek, który jest taki zauważalny przez tą odwagę, przez to, że coś chce zrobić, że on tworzy właściwie z niczego coś. Jest aktywny, dużo mówi, jest komunikatywny. Być może to jest nauczyciel, być może Wy będziecie się uczyć czegoś albo kogoś nauczać. Może kogoś takiego spotkacie, kto Wam coś powie, co będzie dla Was taką mądrością, wyzwaniem. Być może kogoś takiego spotkacie na swojej drodze zawodowej, bo tutaj jest takie fajne połączenie tej cesarzowej i tego maga. Może spójrzmy na te dwie karty razym. W cesarzowej jest dużo energii takiej żeńskiej, dużo miłości, dużo ciepła, macierzyństwa, obfitości. Natomiast w magu nie jest taka energia męska, działania, kreowania, taka właśnie słoneczna. O, jeszcze właśnie mamy tutaj słońce, może spójrzmy na te trzy karty razem, bo one właśnie mówią o Waszym takim otwarciu, takim optymistycznym spojrzeniu w światło, ufanie sobie, zauważenie swoich potencjałów. I być może dzięki temu, że właśnie tak jesteście zachęceni jednym sukcesem, ten sukces napędza drugi sukces. Wy zaczynacie być bardziej prężni, dumni z siebie i przyciągacie do siebie też taką energię ludzi czynnych, działających. Pojawia się w Waszym życiu jakaś cesarzowa, jakiś mag. Oczywiście to w zależności od Waszych sytuacji. Wy zaczynacie zauważać ludzi sukcesu, zaczynacie podążać w tym kierunku i to jest cudowne, bo przypominam sobie tutaj tą swoją kartę, tej adaptacji. Właśnie zaczynacie adaptować siebie do tego ogrodu spełnień, zaczynacie być kimś, kto dobrze się czuje w sobie, ze sobą, z innymi, jako ktoś taki, kto właśnie umie myśleć twórczo, kreatywnie, cały czas być na nowo ustawionym do nowych spraw, otwartym na wszystko, co przychodzi. Ma też w sobie dużo mądrości, tej takiej eremity, takiej mądrości z doświadczeń, których nie gubi po drodze, tylko tą mądrość zbiera do koszyka. Tak jak tutaj widać, jest to w karcie 7 denarów, która mówi o cierpliwości. Więc łączycie w sobie bardzo pięknie to, co już wiecie, to, co zdobyliście właśnie tym eremitom, tą cierpliwością tego dębu, to, co macie w sobie, te wszelkie zasoby, które odkrywacie, o których wiecie, myślę tutaj o cesarzowej, i zaczynacie odważnie i prężnie działać, komunikować swoje potrzeby, komunikować światu, odważnie to, co chcecie robić, i wdrażacie te pomysły, wchodząc w nowe bez zastanowienia, to znaczy bez lęku. No bo jest tutaj też karta głupca, czyli rozpoczynania czegoś na nowo. I może zacznę już powoli to podsumowywać, kochani. I spójrzmy na wielkie arkana, które tutaj wypadły w tym czytaniu. Jest ich sporo. Mamy tutaj eremitę, mamy cesarzową, maga, głupca, wieżę, mamy też wisielca i słońce. I te karty razem opowiadają, że czas, który teraz rozpoczynacie, tą jesienią, jest czasem ważnym, takim niosącym długotrwałość. Tutaj to wszystko, co teraz się zacznie jesienią, będzie miało takie konsekwencje w bardzo pozytywnym tego słowa znaczeniu, dłuższe. Tutaj czuję bezpieczeństwo, tutaj czuję rozwój, tutaj czuję ciepło, więc myślę, że w każdej dziedzinie Waszego życia rozpoczynacie taki czas stabilizujący. Wykorzystujecie do tego doświadczenia i mądrość. Tutaj kierujecie się, myślę, w tych wszystkich poczynaniach taką dbałością o siebie. Kreujecie wokół siebie nowe rzeczy, poznajecie nowych ludzi, wchodzicie na nową ścieżkę, ale robicie to z odwagą, wierząc w siebie i w swój sukces. Myślę, że też coś w Waszym życiu dotychczasowym musi upaść, przewrócić się, rozwalić się, nie wiem. Być może los Wam w jakiś sposób tutaj dopomoże. Może, nie wiem, będzie coś w Waszych relacjach, bo akurat karta wieży tutaj wypadła na tych uczuciach, na relacjach, coś, co Was utoruje na inną ścieżkę, coś, co spowoduje, że spojrzycie na sprawy inaczej, bo jest tutaj też właśnie ten Wisielec, który wisząc do góry nogami spostrzega coś inaczej, coś rozumie, czego wcześniej nie widział. I myślę, że ta wieża jest potrzebna, znaczy energia wieży to jest jakaś taka nagła zmiana, której często na początku nie rozumiemy, jesteśmy trochy rozdarci, że coś takiego nas spotyka, ale po pewnym czasie zauważamy, że to było bardzo potrzebne. To przekierowanie naszej uwagi na coś, czego dotąd nie widzieliśmy. I tu właśnie tak myślę, że u Was będzie wyjście z takiego czekania ku konkretnej realizacji, będzie jakieś przyspieszenie, popchnięcie Was, kopnięcie losu, żebyście właśnie coś zrobili, żebyście już właśnie weszli w działanie. I myślę, że tutaj w sferze takiej materialnej będzie się bardzo dużo dobrych rzeczy działo, że właśnie Wy skupicie się na takiej kreatywności, na wypracowywaniu czegoś samodzielnie. Będziecie bardzo mogli wykazać się tymi swoistymi jakimiś umiejętnościami. Będziecie budować to własnymi rękami, taką też, myślę, mądrością swoją, skupieniem nad czymś, codziennością, taką pracą wytężoną. Ale to bardzo przyniesie dużo efektu. Wy nie tylko będziecie mieć ten efekt w postaci materii, ale myślę, że budujecie właśnie coś poważniejszego, większego. To nie tylko dla Was, dla Waszej rodziny być może. Tutaj pokazała się właśnie też karta, może spójrzmy na wszystkie, karta rodziny, właśnie tej takiej spójności, to jest 10 denarów. Pokazała się też karta głupca, który mówi o rozpoczynaniu czegoś nowego, więc myślę, że możecie próbować zawiązywać jakąś nową relację, wchodzić w coś nowego albo myśleć o jakiejś relacji w nowy sposób. Może też dla wielu z Was, jeśli chodzi właśnie o te miłosne sprawy, być zauważenie ważności siebie, bo jest karta 9 kielichów, która mówi właśnie o takiej stronie przyjemnej życia, o odnajdywaniu siebie w różnych sytuacjach, w których zwracamy uwagę na to, czy nam jest dobrze, czy nam jest szczęśliwie. I z tego założenia wychodząc, żeby zapewnić sobie swoje potrzeby, budujemy te nasze relacje bardziej równoważnie i prężnie. I myślę właśnie, że tak będzie, że zawali się jakaś stara konstrukcja w Waszych dotychczasowych relacjach, zmienicie spojrzenie na coś, przez to właśnie, że zauważacie siebie, jesteście zauważeni. I te relacje stają się bardziej słoneczne, równoważne, partnerskie. Tutaj też dzieją się dobre rzeczy. Możecie spotykać nowych ludzi, którzy Was rozwijają. Właśnie takich bardzo dynamicznych, takich magów, którzy rozpalają Was do nowych rzeczy, nowych kreacji. Wchodzicie po prostu na nowe ścieżki. Dla wielu są to nowe relacje po prostu. Bądźcie otwarci. Macie tutaj w tym rozdaniu też przecież pazia wody, który jest takim rozpoczynaniem czegoś nowego, uczuciowo, taką nieśmiałością i otwarciem na nowe rzeczy. Bądźcie otwarci. Bądźcie otwarci na siebie, bądźcie otwarci też na taką dynamiczną, pełną obfitości energię, która płynie do Was i objawi Wam się to w Waszym życiu, myślę, tak bardzo całościowo, bo i w materii to poczujecie i poczujecie też radość ze zdobywania tej materii, a ta radość przełoży się na taki blask, którym będziecie emanować i będziecie też przyciągać kreatywnych ludzi. I spojrzycie na świat też zupełnie innymi oczami, właśnie takimi pełnymi nadziei na następny sukces. I tego Wam, kochani, życzę z całego serca i do usłyszenia.